Coś tam mam po ojcu, dlatego że mój ojciec był specjalistą od malowania kościołów i witraży. On był witrażystą przed wojną. Dość ładną kasę zarabiał, to co mama mi opowiadała. To nie jest tam złotą rączką, to nie jest sam. On był faktycznie fachowcem dobrym i to potrafił robić dobrze. No teraz temu Jurkowi szyję te pochaweczki, no to tam z parę złotych zawsze mi rzuci tam. Głodu nie zdycham, no jakoś tam muszę sobie radzić. Nie? Ale to ci ludzie nie dadzą zginąć tutaj, interesują się, no jakoś tam wiesz, no. Tu nawet jak jest jakaś, rozumiesz, no bo tam wiadomo, nikomu się tam nie przelewa dzisiaj, ale tu ci ludzie pomogą i się zwrócisz, jak tam. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Jeden tyton daj mi, bo robota mnie goni. No już nie dała resztę, no. I miłego dnia życzę ci. Wzajemnie, Aniuszka, dziękuję. Nie zostało tam nic, nie przeceniła nic małego, jak gruszki, niech ona se sama gruszki żre, jakby. Dobrze. No, na razie też. Dziękuję ci. Aniuszka, ja cię oddam na dniach, nie? Dobra. Raz na jakiś czas tam sobie pozwolę, tam nie twierdzę, że za kołnierz wylewam, czy tego, tam sobie potrafię popiwkować. Jak kiedyś sobie tak rachunek sumienia zrobiłem, to no to ja wiem, ze dwa tiry z naczepami zmęczyłem alkoholu. Jak ta wątroba wytrzymała. Jak już pójdę na browary, to tam gdzieś parę groszy się ma, to no jak mówiłem, mam przyjaciół, to nam postawią mnie, którzy lepiej ode mnie zarabiają. Jedno piwko, proszę. Pewno pani nie widziałem. Dziewczyny chyba do szkoły już poszły, to... Ważne, że uśmiechnięte. Dziękuję pani uprzejmie. Nigdy nie starałem się fizycznie nad kimś tam... czy to jakieś bójki, to starałem się zawsze śmiechem i uśmiechem i nieraz śmiech bardziej dobije, jak byś miał komuś wyjadać, nie? Staram się zawsze prawdę mówić, chociaż prawda jest okrutna nieraz dla niektórych. Jak nie będziesz szanował, to nie będziesz szanowany. Szanujesz. A bzykasz jeszcze coś czy nic? Dwa, drugi. Uj, jaki ty kozak jest. Ja się strasznie twojej babie podobałem, nie? O, już tam to już wszystko, nie? W marcu kończę 65. W marcu kończę 65. Jak ty mówi, jak ci mówiłem, optymizm, rano się cieszysz życia, śpię tu 8 godzin, 9. No, jakoś tam sobie planuję, że i sobie jeszcze trochę pożyć i ten ZUS skasować jak najdłużej, nie? I cieszę się życie, no mówię ci naprawdę, cieszę się, no ja bym chciał, żeby wszyscy ludzie mieli tacyki optymizm. Aha, bank mnie nie gania, pożyczek żadnych nie mam, no mam trochę długu w sklepie tutaj, nie? Ale to dziewczyny wiedzą, że oddam. Ja wybrałem taki tryb życia, on mi pasuje i tak mi jest dobrze, no i co ja, no co nie daj Boże w totka wygrać? No to stary, jak ja bym teraz, nie daj Boże, że 3 miliony czy 4 wygrał w totka, to ja bym się zapił na śmierć, najprawdopodobniej, bo bym, ja bym szajby dostał. No naprawdę bym chciał, żeby kupę ludzi sobie tak myślało i na pewno będzie im lżej. No więc... Linę sobie na szyję zakładać, dlatego że pieniądz... No.
Słuchaj, jeżeli jestem pozytywnie zakręcony, ja nikomu krzywdy nie robię, to jest ze mną dobrze na Boże Święty.